Witam w 277 części audycji Voice of Freedom na antenie radia Enfala, w której pochylę się nad tekstem artykułu autorstwa profesora doktora habilitowanego Grzegorza Szulczewskiego pod tytułem Adam Smith, a znaczenie uczuć moralnych dla polityki i nauki o gospodarce. Zanim zaczniemy, apel do wszystkich słuchających. Powtarzam raz jeszcze, nie bądźmy egoistycznymi, samolubnymi pasożytami. Nie korzystajmy z cudzej pracy, nie posilajmy się niczym darmozjady, które przyszły żerować na cudzym wysiłku, na cudzej pracy, które odsłuchują i nie dają niczego w zamian, które nie chcą wpływać na rozwój, nie chcą uczestniczyć we wspólnej inicjatywie, w tym, byśmy parli do przodu, byśmy się rozwijali, byśmy tutaj na tym kanale osiągali coraz większe przyrosty, oglądalności, sukcesy i byśmy tworzyli, budowali coś wielkiego wspólnie. Chciałbym, żeby każdy z Was w jakiś sposób uczestniczył w tym, co tutaj robimy. Czy to przez content, na przykład doradzanie, o czym można by nagrać, albo podsyłanie mi ciekawych tekstów, lub pisanie komentarzy, ale najbardziej byłbym bardzo szczęśliwy, gdybyście wyrazili inicjatywę wsparcia materialnego. Nie jestem żebrakiem, nie zamierzam Was zmuszać. Audycja cały czas jest bezpłatna, dobrowolny odsłuch. Wszystko jest dostępne darmowo, niestety. Nie mam możliwości wyegzekwowania tego i nie zamierzam do tego nakłaniać siłowo, ale ostatnimi czasy pojawiła się nowa inicjatywa w moim prywatnym życiu, by na szczęście wnieść nieco świeżości do życia, by wreszcie się zupełnie usamodzielnić materialnie, by wreszcie decyzyjnie przyjąć nowe założenia i wyjść na swoje, i już zbieram się powoli do przeprowadzki, do wyfrunięcia z gniazdka rodzinnego, by założyć swój własny dom, by zainwestować swoje własne mieszkanie, i potrzebuję ku temu środków, które zbieram, które oszczędzam. I byłoby miło, gdybyście wsparli mnie w tej inicjatywie. Jeśli uważacie, że to, co robię, jest wartościowe, jeśli uważacie, że moja inicjatywa jest czegoś warta, jeśli Wam w czymś pomogłem, czegoś nauczyłem, wzbogaciłem intelektualnie, coś mi zawdzięczacie, jeśli uważacie, że jest to warte świeczki, zachęcam do wsparcia. Streszczenie. Analiza etyczna teorii uczuć moralnych oraz badań nad naturą i przyczynami bogactwa narodów ukazuje twórczość Adama Smitha w zupełnie innym świetle, niż jest to przyjęte w neoliberalnej interpretacji. Jednym z najważniejszych wątków staje się klasyfikacja uczuć moralnych. Dzieli je na uczucia społeczne, neutralne i aspołeczne. Uczucie neutralne, miłość samego siebie, self-love, jest podstawą działania ze względu na własny, racjonalny interes i tym samym stanowi podstawę rozwoju przedsiębiorczości, parcie do poprawy swojego bytu, do poprawy stanu zastanego, zmiany bieżącego, niesatysfakcjonującego, dolegliwego stanu w przyszły, pożądany, dążenie do realizacji swoich marzeń, pragnień, interesów, celów, do osiągania sukcesu, do bogacenia się, rozwoju, do szczęścia. Może ono przerodzić się w uczucie aspołeczne, samolubstwo, selfishness. Wówczas ma ono niszczący wpływ na działalność gospodarczą, życie społeczne i państwowe, dlatego Adam Smith ukazuje znaczenie społecznego uczucia sympatii jako współodczuwania i akceptacji zachowań uznanych za właściwe. Jak wynika z jego analiz, samolubstwo cechowało stosunkowo często ówczesnych biznesmenów, czyli kupców i właścicieli manufaktur. Odwołując się do twórczości Smitha, powinniśmy poszukiwać, a następnie opisywać te wszystkie mechanizmy psychologiczne i gospodarcze, które w ostateczności oddalają
lub minimalizują możliwość przerodzenia się miłości własnej w samolubstwo, czyli działań opartych na racjonalnych motywach ekonomicznych w działania podyktowane jedynie czystą chciwością. Interpretacja zawarta w artykule przeciwstawia się interpretacji neoliberalnej. Ta ostatnia z uporem podkreśla, że najważniejsze u Smitha są wyrwane z kontekstu zdania o państwie jako stróżu nocnym i rynku, którym kieruje niewidzialna ręka, czyli Bóg. Analiza etyczna podkreśla, że według samego Smitha jeden z podstawowych problemów kapitalizmu polega na tym, by miłość własna realizowała się w wyznaczonych przez wspólnotę granicach. Dlatego tak ważna jest teoria uczuć moralnych, w której analizował on sympatię, uczucie społeczne i samolubstwo, uczucie niespołeczne oraz badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, w którym to dziele wskazywał na problem kolektywnego samolubstwa. Sympatia jako uczucie wydaje się czymś nietrwałym i subiektywnym, prowadzącym co najwyżej do wydawania opinii o relatywnej ważności. Jednak wbrew temu powszechnie panującemu przeświadczeniu, Smith próbuje ukazać, iż w sferze intersubiektywności można na podstawie analizy fenomenu sympatii przedstawić, jak ludzie tworzą poglądy na temat tego, co jest dobre lub złe w sensie moralnym, jak definiują zło lub dobro. Przy czym poglądy te stają się obowiązujące dla poszczególnych wspólnot, regulując w ten sposób zachowania w życiu osobistym, jak i zawodowym, ograniczając, wytyczając wyraźne ramy, wyraźne granice postępowania, postępowania etycznego, postępowania, które jest nie tylko wskazane, akceptowalne ale i pożądane, ale również właściwe. Właściwe w kierunku rozwoju, w kierunku szczęścia, ograniczonego wyłącznie wolnością drugiego człowieka, ograniczone w tym zakresie, w tym aspekcie, by innym nie wkraczać na ich własne pole, terytorium, by innych nie krzywdzić, by innym nie wyrządzać uszczerbku na ich mieniu, zdrowiu lub życiu, by nie naruszać ich własności. Ze względu na wagę tego zamierzenia i nadziei poukładane w badaniu fenomenu sympatii jako głównego uczucia moralnego, warto wielokrotnie przystępować do analizy fragmentów pism Adama Smitha zawierających uwagi na ten temat. Możemy w nich wyczytać o czystej ludzkiej przyzwoitości, która skorelowana z sumieniem staje się etyką. W ramach podsumowania dokonywanych przez lata interpretacji ukaże nam się całe bogactwo dorobku Smitha w tej dziedzinie i jednocześnie zobliguje on do ponownego przemyślenia znaczeń, jakie nadaje terminowi sympatia sam Smith oraz konsekwencji tego faktu dla etyki gospodarczej, ale również, jak okaże się na końcu, rozważań dla teorii i praktyki polityki gospodarczej oraz nawet dla samej ekonomii. W końcu miłujący się ludzie, szanujący się nawzajem, nie będą się okradać, nie będą się grabić, nie będą się oszukiwać w wymianach handlowych. Uczucia czy sumienie to podstawa każdej interakcji rynkowej, bycie człowiekiem porządnym, uczciwym, przyzwoitym. Takim, któremu można zaufać, takim, któremu można powierzyć kapitał, można powierzyć zaufanie, można od niego pożyczyć, można pożyczyć również i jemu. Można od niego kupić i można mu sprzedać bez obaw o oszustwo, bez obaw o malwersację, defraudację. Analizie sympatii jako regulatora zachowań w relacjach międzyludzkich w obrębie życia społeczno-gospodarczego poświęcił Smith dzieło, które ulepszał i wydawał wielokrotnie aż do ostatniego roku życia, a mianowicie teorię uczuć moralnych. Uwzględniając fakt, że Smith nigdy nie wyrzekł się poglądów na temat roli sympatii jako regulatora zachowań w relacjach międzyludzkich, w nowym świetle ukazuje się nam problem Smitha, a mianowicie kłopoty ze zrozumieniem, na czym polega istotny związek pomiędzy treścią teorii uczuć moralnych, dzieła z zakresu socjologii i psychologii moralności, a treścią badań nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, pracy torującej drogę do rozwoju współczesnej ekonomii. Również w tym kontekście ponowne odczytanie teorii uczuć moralnych rzuca nowe światło na jednostronność współczesnych interpretacji dorobku Smitha. Dominująca przez lata doktryna neoliberalizmu, kładąc nacisk na realizację hasła wolnego rynku, a rozumiejąc ten postulat jako redukcję roli państwa w gospodarce, w konsekwencji
konsekwencji pominęła uwagi Smitha o destrukcyjnych dla kapitalizmu zachowaniach, wyrosłych na podłożu uczuciowym, ani też, co za tym idzie, nie uwzględniała krytycznych uwag na temat roli kupców i przedsiębiorców w rodzącym się kapitalistycznym społeczeństwie. Te natomiast uwagi Smitha są ważne dla przypomnienia dzisiaj, ponieważ lepiej zrozumieć przyczyny kryzysu finansowego 2007+ i mogą w jakimś sensie pomóc uniknąć nowego. Interpretacja wniosków badawczych Smitha na temat fenomenu sympatii. Przedstawmy zatem na początku dotychczasowe rezultaty badań własnych nad etyką i filozofią polityczną Smitha ze szczególnym uwzględnieniem analiz fenomenu sympatii. W roku 1995 ukazał się artykuł pod tytułem Prekursorzy etyki życia gospodarczego. Z perspektywy lat można stwierdzić, że był on próbą odzyskania dorobku Smitha dla etyki gospodarczej, gdyż zwolennicy neoliberalizmu, jak już wspomnieliśmy, do dzisiaj zresztą nie dostrzegają wagi problematyki moralnej podejmowanej w teorii uczuć moralnych, koniecznej dla zrozumienia prawidłowego funkcjonowania gospodarki rynkowej. W artykule dokonano wstępnej analizy pojęcia egoizmu, z której wynika, że gros nieporozumień związanych z twórczością Smitha bierze się z mylonego rozumienia tego pojęcia o dwóch znaczeniach. Angielski termin self-love użyty przez Smitha pokrywa się jedynie z pewnym szczególnym rozumieniem egoizmu jako pozytywnej motywacji opartej na dążeniu do zaspokojenia miłości własnej, na skupieniu się na swoich potrzebach, skupieniu się na swoich dążnościach, pragnieniach. Nie prowadzi to w większości przypadków do podejmowania działań krzywdzących innych po trupach do celu. Przeciwnie, można podkreślić po latach, że jak uważa Smith, podejmowanie działań ze względu na osiąganie korzyści może ujawnić cnotę oszczędności, pracowitości czy dyskrecji. Może zmusić do wydajnego działania, które w dłuższej perspektywie czasu przełoży się na dobro również innych uczestników gry rynkowej, którzy dzięki temu będą mogli liczyć na nowe miejsca pracy, tańsze produkty i tak dalej. Dlatego wskazano, że Smithowi, gdy używa terminu egoizm, chodzi raczej o nazwanie działania podejmowanego we własnym interesie, czyli dla korzyści własnej, nie kosztem innych. Tego typu działania z kolei w większości wypadków nie szkodzą, a przeciwnie przyczyniają się do rozwoju handlu, produkcji i usług. W tym też kierunku zmierza pierwsza z natury szczupłej objętości artykułu bardzo skromna analiza fenomenu sympatii. Nie dokonano jeszcze wtedy wyczerpującego rozróżnienia odrębnych znaczeń terminu sympatia, używając de facto dwóch jego znaczeń, a mianowicie sympatii jako życzliwości i sympatii jako współodczuwania. Co jednak najważniejsze na podstawie analizy głównej dzieł Smitha, została już w roku 1995 podjęta, co prawda nierówna, ale oparta na rzetelnych argumentach, walka z celowym zniekształceniem sensu jego twórczości przez neoliberalnych doktrynerów. Dlatego również po latach, szczególnie po doświadczeniu kryzysu 2007+, wydaje się wielce trafny tytuł podsumowania artykułu Moralność – zapomniany regulator gospodarki rynkowej. Wyraża on również drugi cel, jaki stawiał sobie jego autor w połowie lat 90. Chodziło mianowicie o ukazanie znaczenia etyki gospodarczej jako przedmiotu akademickiego, w ramach którego powinny zostać przedstawione etyczne aspekty życia emocjonalnego w ujęciu Smitha. Bardzo ważnym etapem refleksji nad twórczością Smitha była nieopublikowana, co prawda, ale przedstawiona w języku niemieckim w 2010 roku na warsztatach naukowych w Lotto prezentacja pod tytułem Die theoretischen Grundlagen des Liberalismus und Neoliberalismus, czyli teoretyczne podstawy liberalizmu i neoliberalizmu. W jej ramach doszło z kolei do próby rewizji pojęcia tego, co klasyczne i neoklasyczne w ekonomii. Zauważono, że decyzja o nazwaniu danego ekonomisty klasykiem bądź neoklasykiem wiąże się z ważnym teoretycznym rozstrzygnięciem. Po pierwsze, klasyczna i neoklasyczna ekonomia ma się opierać na wzorcu metodologicznym nauk przyrodniczych. Po drugie, ekonomia nie powinna być nauką społeczną, gdyż uwzględnienie relacji społecznych, w tym kulturowych i emocjonalnych, jest trudne lub w ogóle niemożliwe do ujęcia, gdyż nie daje się ich określić za pomocą matematyki. W wystąpieniu wskazano jednak, że etyka gospodarcza stwarza możliwość zasadniczo odmienny sposób stworzenia na to,
co klasyczne i neoklasyczne w myśli ekonomicznej. Jeśli uwzględnimy w regulacji życia gospodarczego zgodnie z uwagami Smitha m.in. rolę czynników emocjonalnych, w tym uczucia sympatii i czynników kulturowych, to będzie on w innym sensie klasykiem w obszarze ekonomii i teorii polityki gospodarczej, a mianowicie dlatego będzie klasykiem, ponieważ uwzględnił te czynniki. W kolejnym wystąpieniu w języku niemieckim pod tytułem Adam Smith Trilogii Moral Wirtschafts- und Staatstheorie, trylogia Adama Smitha, teoria moralności, gospodarki i polityki, również na warsztatach naukowych we WLOTO w roku 2011 wskazano, jak ważnym dla prawidłowego rozwoju gospodarczego jest wedle Smitha właściwe wykorzystanie naturalnego motywu działania, jakim jest korzyść własna, a następnie zarysowano wstępnie rolę sympatii w znaczeniu współodczuwania, jak i koncepcję niezależnego obserwatora. Wyodrębniono trzy czynniki formujące zachowania społeczno-gospodarcze: regulacje moralne, prawo stanowione przez państwo i konieczności ekonomiczne, oraz po raz pierwszy zasygnalizowano możliwość, że istnieją oprócz ulubionej przez neoliberałów niewidzialnej ręki rynku jeszcze inna możliwość wykorzystania tej metafory, a mianowicie w stosunku do roli państwa, widzialna ręka i moralności wewnętrzna ręka. Znaczący krok w interpretacji etycznych aspektów życia emocjonalnego w ujęciu Smitha stanowi praca rozważania o miejscu etyki i moralności w teorii i praktyce gospodarczej. Choć rozprawa zawiera tylko mały fragment dotyczący uczucia sympatii, to jednak sytuuje całą jego twórczość, w tym badania dotyczące etycznych aspektów życia emocjonalnego, w jak najszerszym kontekście interpretacyjnym. Nie chodzi bowiem już tylko o wskazanie na uczucia jako na regulatora działań podejmowanych w życiu gospodarczym, regulatora równie ważnego jak prawo państwowe i konieczności ekonomiczne gospodarki rynkowej. W rozprawie pokazuje się mianowicie, że twórczość Smitha wraz z twórczością Arystotelesa, Johna Stuarta Milla oraz Waltera Eukena stanowi inny rodzaj uprawiania nauk społecznych niż podział na ściśle wyodrębnione dyscypliny: ekonomię, filozofię, politologię. Mamy w wypadku tych autorów do czynienia z próbą, jak widzimy, permanentnie podejmowaną stworzenia kompleksowej nauki o gospodarce, gdzie obok analiz ekonomicznych występują analizy z zakresu teorii państwa, polityki i etyki. Zatem najogólniej mówiąc, chodzi o szeroką perspektywę badawczą w obszarze wzajemnych relacji polis, oikos, etos. Takie ujęcie samego przedmiotu zainteresowań szeroko pojętej ekonomii jako nauki społecznej w przeświadczeniu autora rozważań o miejscu etyki i moralności w teorii i praktyce pozwoli odszukać możliwość powrotu do zintegrowanego modelu refleksji nad gospodarką i odnaleźć jego realizację w ekonomii i etyce gospodarczej, co ukaże inne rozwiązania wzajemnych relacji pomiędzy ekonomią a etyką oraz moralnością a rynkiem. W tym też szerokim kontekście nowego znaczenia nabierają analizy uczuć moralnych, a szczególnie sympatii, zawarte zarówno w teorii uczuć moralnych, jak i badaniach nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Podsumowując dotychczasowe analizy twórczości Smitha, ze szczególnym uwzględnieniem badań nad istotą i znaczeniem uczucia sympatii można wskazać na rolę uczuć moralnych jako regulatorów życia społecznego i gospodarczego, odkryć, że już nawet wstępna, ale rzetelna analiza fenomenu sympatii ukazuje, iż wielkim nieporozumieniem jest neoliberalna interpretacja wzajemnej konfiguracji pojęć sympatii i egoizmu jako opozycji, stwierdzić powstanie nowych możliwości rozwiązania problemu Smitha, odpowiedzieć na pytanie, dlaczego teoria neoklasyczna ze swej istoty nie może ująć fenomenu sympatii, który stanowi ważny motyw kształtowania decyzji w życiu gospodarczym, i tym samym należy zdać sobie sprawę z ograniczonej możliwości eksplikacyjnej teorii neoklasycznej. Faktyczne bowiem decyzje dokonywane przez przedsiębiorców i konsumentów opierają się nie tylko na wypełnianiu wymagań racjonalności czysto ekonomicznej, jaką bada się przy pomocy modelu Homo economicus, ale również na motywach emocjonalnych. Jeśli zatem możemy zaliczać Smitha do klasyków ekonomii, to tak, jak wspomnieliśmy, w innym sensie niż rozumie to teoria neoklasyczna. To właśnie Smith uwzględnił całą złożoność motywów działania gospodarczego, w tym roli uczuć moralnych, w swoich dwóch pracach, a mianowicie w teorii uczuć moralnych, jak i badaniach nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. A tym samym ustanowił wzór dla ekonomistów, jak tworzyć ekonomię uwzględniającą złożone motywacje decyzji w sferze gospodarczej.
analizy fenomenu sympatii na podstawie nowego odczytania prac Adama Smitha. Z kolei aktualne badania fenomenu intersubiektywności w twórczości Smitha wprowadzają rozróżnienie znaczeń, jakie przypisuje on pojęciu sympatii. Termin ten bowiem służy Smithowi do potocznego określania cech charakteru ludzkiego. W tym znaczeniu sympatia to życzliwość. Jest on przeświadczony, że oprócz patologicznych przypadków mizantropii, zdecydowana większość ludzi pragnie się odnosić z życzliwością w sposób przyjazny, przychylny do innych, czyli właśnie z sympatią. Opozycyjnym terminem i postawą byłaby zawiść i związana z nią wrogość. Otwiera to oczywiście interesujące pole badawcze. Chodzi mianowicie o zbadanie, a potem uwzględnienie w rozważaniach ekonomicznych współczynnika życzliwości, jaki cechuje różne narody i tym samym ukazanie jego wpływu na możliwości uprawiania działalności gospodarczej, ale także na kształtowanie porządku prawnego i praktyk działalności gospodarczej. W drugim znaczeniu sympatia to sama możność, zdolność współodczuwania, udzielania się nam uczuć innych ludzi. Potrafimy zatem odczuwać to, co inni w danej sytuacji odczuwają. Mamy nie tyle pojęcie, co w naszej świadomości uobecnia się odczucie bólu cierpiących osób. Posiadamy zatem jako ludzie zdolność współodczuwania wszelkiego doznania emocjonalnego. Opozycyjnym terminem byłby autyzm, niezdolność do odczuwania stanów innych ludzi, czy też przysłowiowe serce z kamienia. W tym wypadku otwiera się problematyka z zakresu nauk o zarządzaniu. Chodzi mianowicie o to, w jakim zakresie kadry menedżerskiej, szefowie firm powinni posiadać ową zdolność do współodczuwania. W trzecim znaczeniu sympatia to akceptacja uczuć drugiego człowieka, gdy są one uzasadnione, czyli adekwatne do sytuacji, która spowodowała reakcję emocjonalną obserwowanej osoby. To także lubienie tej osoby, szanowanie jej, poważanie, akceptowanie i uznawanie za godną zaufania, za miłą, sympatyczną, przyjazną, grzeczną. Jak zauważa Smith, bez poznania przyczyny smutku czy radości sympatia jest niedoskonała. Tego rodzaju sympatię uzasadnioną wywołuje bowiem tylko aprobata uczuć, jakie zgodnie z daną sytuacją przejawia druga osoba. Mówimy w tym wypadku, że z określonymi stanami uczuciowymi innych osób solidaryzujemy się, łączymy. W tym znaczeniu sympatia to akceptacja, aprobata słusznego w sensie adekwatności uczucia innych osób. Powstaje więc ona nie dlatego, że obserwujemy ekspresję uczuć drugiego człowieka, lecz gdy poznajemy sytuację, która ją wywołuje. Opozycyjnym terminem do tak rozumianej sympatii wynikłej z oceny adekwatności uczucia byłaby odraza, wzbudzana na przykład w wyniku obserwacji kogoś, kto cieszy się z czyjegoś nieszczęścia. Smith wskazuje na wagę właściwych reakcji uczuciowych, na to, jak dobierać sobie nie tylko partnerów życiowych, ale partnerów gospodarczych, którzy nie zrażą nas swoim zachowaniem. Stosowność uczuć dla sytuacji, która wedle Smitha jest ważnym czynnikiem wzajemnych relacji międzyludzkich, staje się z kolei tematem praktycznych treningów menedżerskich i doboru kadry. Pośród uczuć, z którymi się solidaryzujemy, są jedne, które bardziej wzbudzają naszą sympatię, a inne, choć uzasadnione, jak nienawiść do wroga, budzą mniej zapału i akceptacji. Jest ona uzasadniona, jednak oprócz sytuacji bezpośredniego zagrożenia ze strony wroga czy doznania krzywdy, nienawiść nie wzbudza w nas sympatii, a nawet w uzasadnionych do odwetu sytuacjach budzi pewne zakłopotanie. Podstawą zatem pełnej sympatii jest w ujęciu Smitha czynnik aprobaty władzy umysłu, która czyni, że pewne przedmioty są dla nas przyjemne, sprawia, że przekładamy jeden sposób postępowania nad inny, nazywamy jeden dobrym, drugi złym i uważamy jeden za obiekt podziwu i nagrody, drugi zaś za obiekt nagany, krytyki, kary. Tego rodzaju sympatia, jak pisze Smith, to współdźwięk wobec uczuć życzliwych, to rezonans uczuciowy ze szlachetnym i uzasadnionym uczuciem innych, który wybrzmiewa. Przeciwieństwem tej sympatii wynikłej ze szlachetności uczuć, które tym samym stają się nam szczególnie bliskie, jest niezdolność do wyższych uczuć, na przykład miłości. Rodzącym się problemem w tym wypadku jest, czy i na ile ludzie biznesu mogą być wspaniałomyślni. Mogą być hojni. W piątym znaczeniu sympatia nie określa nic innego jak sympatię do sympatii, czyli wtórny rodzaj sympatii. Istnieją zatem dwa rodzaje współodczuwania, o których wspomina Smith, a mianowicie nasze i osób, które wiedzą bądź czują, że doznają sympatii ze strony innych i
dają temu odzew. One starają się współodczuwać nasz podziw dla nich, czy też współczucie z nimi poprzez poczucie na przykład dumy, satysfakcji, spełnienia. Nasze współodczuwanie rodzi cnoty miękkie, miłe, cnotę szczerej życzliwości, wyrozumiałego poczucia ludzkości, a z kolei u osób doznających wyrazów sympatii jest źródłem tego, co wielkie, wzbudzające głęboki szacunek i chwalebne, rodzi cnoty niezależności charakteru, panowania nad swoimi emocjami, cnoty, które podporządkują wszystkie poruszenia naszej natury wymogom godności, honoru i przyzwoitości naszego postępowania. Terminem opozycyjnym byłaby obojętność na wyrazy sympatii ze strony innych, czyli pewna odmiana nieczułości. To znaczenie sympatii odsyła nas do problematyki moralności gospodarczej i jej postaci określonej przez motywacje podbudowane emocjonalnie z samych uczestników życia gospodarczego. Duma z wyrazów uznania, jakie wiążą się z zajmowaniem prestiżowego, ekskluzywnego, luksusowego stanowiska w firmie budzącej szacunek, prowadzi przeważnie do jeszcze większego zaangażowania na jej rzecz, do jej wsparcia. W tym w sensie poziom moralności gospodarczej, jaki przejawiamy w życiu indywidualnym i zawodowym, stanowi ważny czynnik, który powinny brać pod uwagę zarówno teoria i praktyka zarządzania, jak i polityki gospodarczej. Wieloznaczeniowość terminu sympatii budziła nieporozumienia owocujące powstaniem w dużej mierze wspomnianego problemu Smitha. Pobieżne odczytanie teorii uczuć moralnych skłaniało bowiem do pochopnego wniosku, że jakoby popularne rozumienie pojęcia sympatii, zakładające życzliwość, a nawet świadczenie bezinteresownej pomocy, jest nie do pogodzenia z chłodną, kalkulacyjną postawą przedsiębiorcy i spełnianiem przez niego ekonomicznych konieczności. Wbrew pozorom można to połączyć i nie są to sprzeczności, a wręcz idą w parze, bo są wyższą koniecznością, jeśli chcemy, aby biznes był opłacalny, był korzystny, by jego bilans był dodatni, by ludzie nam ufali i chcieli u nas nabywać, by nie objęli nas niesłusznie ostracyzmem czy bojkotem konsumenckim. Tymczasem w twórczości Smitha nie występuje opozycja pomiędzy miłością własną, motywującą działania podejmowane ze względu na własny interes, czyli właśnie większości działań kupca i przedsiębiorcy, a aktami sympatii. Przynajmniej jak to wynika z przedstawiania pięciu znaczeń uczucia sympatii. Działanie we własnym dobrze pojętym interesie nie wyklucza życzliwości, zdolności do odczuwania stanów innych ludzi, uczuciowej akceptacji uzasadnionych uczuć innych ludzi, solidaryzowania się ze szlachetnymi uczuciami innych ludzi, sympatii do innych ludzi ze względu na ich uczuciowe współodczuwanie naszej sytuacji. Sympatia zatem nie zakłada, jak twierdzą dezinterpretatorzy twórczości Smitha, aktów altruizmu sprowadzającego się do rozdawnictwa czy ofiary, poświęcania się na rzecz innych, w sensie składania siebie w ofierze, a więc przeczących zdrowej kalkulacji cechującej kupca czy przedsiębiorcę, który postępowałby wówczas irracjonalnie, niegospodarnie i niemądrze. Można powiedzieć nawet więcej, choć we współczesnym świecie prowadzenie interesów jest możliwe bez przejawiania sympatii w tych pięciu znaczeniach, a to za sprawą globalizacji i związanej z nią możliwości anonimowości działań, to jednak przejawiając sympatię w tych pięciu znaczeniach można osiągnąć przynajmniej w dłuższym okresie lepsze rezultaty w działalności gospodarczej, bowiem buduje się więzi zaufania i życzliwości, które mogą pokutować i skutkować wielkimi profitami w dłuższej perspektywie czasu. Co więcej, tym, co jest skrajnym przeciwieństwem i wypaczeniem miłości własnej i działań na niej opartych, a więc podejmowanych ze względu na własny interes, to jest nie jest sympatia, a samolubstwo, przynajmniej jak wynika to z analizy teorii uczuć moralnych oraz badań nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Destrukcyjny charakter samolubstwa. Samolubstwo jest w tym sensie naganne, iż nie wzbudza naszej sympatii, gdyż jest ono z dwóch powodów szkodliwe, a mianowicie jako uczucie niespołeczne o działaniu destrukcyjnym dla wspólnoty, zamykającym się w sobie, jak i z tego powodu, że jest postawą przeszkadzającą w podejmowaniu racjonalnych ze względów ekonomicznych decyzji w życiu gospodarczym, które znacząco zawęża kierunek działań, które ogranicza nam
swobodę, ogranicza nam percepcję. Dlatego też w badaniach Smitha możemy zaobserwować duży wysiłek poszukiwania, a potem opisu tych wszystkich mechanizmów psychologicznych i gospodarczych, które w ostateczności oddalają lub minimalizują możliwość przerodzenia się miłości własnej w samolubstwo ograniczające pole manewru, czy też opartych na racjonalnych motywach ekonomicznych działań w działania podyktowane jedynie czystą chciwością, która jest naganna. Adam Smith stanowczo stwierdzał, że działanie w interesie własnym musi mieć ściśle określone granice wyznaczone przez nieszkodzenie innym. Wedle niego powstrzymanie naszych samolubnych uczuć, a poddanie się uczuciom życzliwości stanowi doskonałość natury ludzkiej. Dlatego należy kochać siebie tylko tak, jak kochamy naszego bliźniego, zupełnie tak samo, jak widnieje w Biblii, w przykazaniu miłości. Wtedy zdaniem Adama Smitha będziemy podejmowali działania nie szkodząc innym uczestnikom życia gospodarczego. Unikniemy w tym samym destrukcyjnych skutków działań, do jakich skłania samolubstwo. Mamy tutaj do czynienia z prawem pięści i nosa. Wolność twojej pięści jest ograniczona bliskością mojego nosa. W teorii uczuć moralnych Smith ukazuje, jakiego dyskomfortu uczuciowego doznajemy, gdy działamy w czysto egoistycznych pobudek. Wtedy jeśli nie jesteśmy pozbawieni współodczuwania, to wedle Smitha stajemy się przedmiotem własnych nienawiści i oburzenia. Jeśli nie wystarczałaby odraza lub wstręt, z jakimi spotkać miałyby się działania samolubnych osób, to Smith uważa, że trzeba wspomóc się w ich potępieniu niezależną opinią. Wprowadza zatem swoisty zobiektywizowany głos sumienia w postaci bezstronnego obserwatora. Bezstronny obserwator nie może się pogodzić z tym, że zakłóca się szczęście innych tylko dlatego, że stoi na drodze naszego własnego szczęścia, że pozbawia się ich czegoś, co jest rzeczywiście dla nich użyteczne i istotne. Z tego właśnie powodu trzeba za wszelką cenę umiarkować butne samolubstwo i sprowadzić je do poziomu, który by mogli przyjąć inni ludzie. Odpowiedni stopień życzliwości przejawiający się w motywach działań nie pozwala ulec żądzy chciwości, która wyrasta z samolubstwa. Analiza etycznych aspektów życia emocjonalnego ze szczególnym uwzględnieniem uczucia sympatii, dzięki temu problematyzacji motywu egoizmu w kapitalizmie, pozwoliła Smithowi na sformułowanie ostrzeżeń dotyczących wybuchu nie tylko indywidualnych form niszczącego samolubstwa, ale również grupowych, z uwagi na pomijane w debatach publicznych o kryzysie 2008 roku głosu Adama Smitha w sprawie destrukcyjnej roli samolubstwa w życiu gospodarczym, warto na koniec przedstawić jego uwagi zawarte nie tylko w teorii uczuć moralnych, ale również w badaniach nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Ukazuje tam nowe aspekty czystego egoizmu, a mianowicie szkodliwość grupowego samolubstwa, zmieniającego się w oligarchię. Jak twierdzi Adam Smith, już u zarania kapitalizmu samolubstwo objawiło swą niszczącą siłę. Wszystko dla nas, nic dla innych. Taka, jak się zdaje, była we wszystkich czasach nikczemna dewizja panów rodzaju ludzkiego, by zaspokoić dziecinną, niską i najbardziej niedorzeczną próżność, przyziemną, prymitywną. Przefrymarczyli stopniowo całą swą potęgę i władzę za coś równie błahego i bezużytecznego. Płacili cenę rocznego utrzymania tysiąca ludzi. Nie lepiej też postępowali kupcy i rzemieślnicy. Kierowali się swą handlarską zasadą, by wyciągnąć każdy grosz skąd się tylko da. I dalej kupcy i właściciele manufaktur, master manufacturers, obracają największymi kapitałami, a ponieważ istotą ich działań jest przedsiębiorczość uruchamiana w celu zdobycia zysku, często przewyższają oni przenikliwością rozumu większość szlachciców, country gentlemen. Mają oni też lepszą świadomość własnego partykularnego interesu niż ziemianie. Dzięki temu udało się nieraz wmówić szlachcie, że nie jej, lecz ich interes jest interesem publicznym. Interes handlarzy, dealers, w każdej poszczególnej gałęzi handlu, trade, czy w wytwórczości jest jednak zawsze pod pewnym względem różny. A nawet przeciwny interesowi publicznemu. W ich interesie leży zawsze poszerzenie rynku i ograniczenie konkurencji. Jeśli to pierwsze jest często zgodne z interesem publicznym, to drugie zawsze sprzeczne, gdyż służy jedynie zwiększaniu ponad naturalną miarę ich zysków kosztem współobywateli. I
dążeniem do stworzenia monopolii. Dlatego wszelkie propozycje ustaw pochodzące z tej klasy powinny być wszechstronnie i dokładnie badane z największą ostrożnością, a także w najbardziej podejrzliwą uwagą. W interesie tej klasy jest bowiem generalnie rzecz biorąc oszukiwać, a nawet ciemiężyć społeczeństwo, co też wielokrotnie przy różnych okazjach czyniła. W kontekście uwag Smitha na temat zachowania kupców warto ukazać, jak wielki jest stopień dezinterpretacji jego twórczości przez neoliberałów. Hasło wolnego rynku, które głoszą, ukazuje się w świetle uwag Smitha wielce problematyczne. Neoliberałowie bowiem rozumieją m.in. wolność rynku w sensie braku interwencji politycznej ze strony państwa, powołując się przy tym na słynną formułę Smitha o niewidzialnej ręce rynku, która jest błędnie interpretowana, bo nie ma tam mowy o żadnym rynku. Jest niewidzialna ręka koordynująca ceny, koordynująca harmonię wśród wymian, wśród interakcji gospodarczych, która to ręka jest tak naprawdę głosem Boga. Natomiast Smith, jak widać, stwierdza, że uzyskiwanie zysków ponad miarę dzięki praktykom monopolistycznym, nieuczciwym oszustwom cechuje działania kupców i przedsiębiorców naruszające interes publiczny. W tym sensie wolny rynek bez działań ze strony państwa dbającego o zachowanie zasady wolnej konkurencji zatraca się, przestaje na nim działać niewidzialna ręka. Co tu też jest bzdurne. Dlatego teza o redukcji roli państwa w gospodarce, jaką głoszą neoliberałowie, jest niezgodna z wnioskiem, do jakiego dochodzi sam Adam Smith. Powiada się, że nie od dzisiaj, że w prowadzeniu interesów nie ma sentymentów, jednak Smith pokazuje nie tylko, że istnieją pozytywne uczucia moralne wspierające rozwój tytułowego bogactwa narodów, ale również i złe uczucia mające destrukcyjny wpływ nie tylko na życie gospodarcze, ale i polityczne, takie jak właśnie kolektywne samolubstwo. Nadmierna władza gospodarcza skumulowana przez monopole czy oligopole, jak jest to obecnie, dąży do zdobycia wpływów politycznych w celu uchwalenia prawa z korzyścią dla siebie, czy też uzyskiwania ulg oraz intratnych zamówień publicznych, koncesji, zezwoleń, ceł importowych dla konkurencji zagranicznej, stołków w instytucjach publicznych, różnych ulg podatkowych, różnego rodzaju ustępstw, różnego rodzaju obniżek, progów, różnego rodzaju przywilejów monopolistycznych, czy i tak dalej, w zamian za łapówki, za udzielanie poparcia w wyborach, w zamian za promocję polityczną i finansowanie kampanii politycznych. Tak dochodzi do mariażu wielkiego biznesu z państwem, tak dochodzi do przenikania się korporacjonizmu z etatyzmem. W takim znaczeniu crony capitalist, czyli kapitaliści kompradorscy, czyli kolesiowscy, zaburzają świadomość na temat rynku, jego obraz, przyprawiając mu złe oblicze, złe świadectwo. I wymusza ustępstwa, forsuje pewne ustawy, które są im na rękę. Jak stwierdzał Smith już w XVIII wieku, właściciele manufaktur, master manufacturers, zagwarantowali sobie monopol, który uzyskali przeciwko nam, a w wielu przypadkach wręcz terroryzują władzę prawodawczą. Każdy, nawet uczciwy i zasłużony dla społeczeństwa członek parlamentu, który pragnie pokrzyżować ich plany, musi liczyć się ze zuchwałą napaścią rozwścieczonych i zawiedzionych monopolistów. Czyli tym bardziej, kiedy właśnie istnieje państwo, ono nie może być stróżem nocnym, ono nie może być tym ograniczonym arbitrem, ono nie jest w stanie być tym sędzią, który zapanuje nad prawością rynku, nad moralnością przedsiębiorców, nad tym, jak funkcjonują, by zachować uczciwość, by zachować umiar. A w każdym przypadku wchodzi z nimi w mariaże, wchodzi z nimi w układy podstołowe, interesy, konszachty, które zaburzają rynek, które powodują przekupstwa, defraudacje, malwersacje i różnego rodzaju łapówki. To właśnie dzięki współpracy biznesu z państwem rodzą się te patologie rynku, rodzą się te wypaczenia. Nie inaczej. I państwo nie jest odpowiedzią na ten problem. Państwo jest przyczyną, jest problemem samym w sobie. Jest tą drogą, która prowadzi na skróty do
władzy, do koordynacji, do nieuczciwej kontroli, która nie powinna leżeć w rękach żadnego arbitra, a rynek powinien rządzić się samoistnymi prawami, które właśnie są jak ta niewidzialna ręka, prawami boskimi, swobody, naturalnego ładu oddolnego, spontanicznego porządku, który kreuje się samoistnie, bez ingerencji urzędników czy panów. Kolektywne samolubstwo również przejawia się w polityce zaniżania zarobków pracowników najemnych, co stanowi coraz większy problem nie tylko Polski, ale i bogatych państw Unii Europejskiej, w których mimo osiągnięcia dobrobytu rośnie jednocześnie grupa współobywateli żyjących w ubóstwie, czy też na skraju ubóstwa. Samolubstwo zatem ujawnia się również, gdy dochodzi do kwestii płacowych. Ale te kwestie płacowe są również ograniczane przez wysokie podatki dochodowe, przez zasiłki socjalne, przez wysokie składki emerytalne i zdrowotne na ZUS, więc pracodawcy również są ogradani, są grabieni, są ograniczani i choćby nawet chcieli, nie zawsze mogą, nie zawsze są w stanie wypłacić pracownikom więcej ponad to, co im zostaje, ponad to, co mają do zaoferowania. Pracownicy są zmuszeni wówczas uzupełniać swoje kwalifikacje i edukować się, by zwiększać swoją wartość na rynku. Jak zauważył Smith, kupcy brytyjscy skarżą się na wysokie płace w kraju, widząc w nich przyczynę wysokich cen towarów krajowych, nie wspominają natomiast ani słowem o wysokich zyskach od kapitału. Skarżą się na wygórowane zarobki innych ludzi, ale nic nie mówią o zarobkach własnych. Dokładniejsze studiowanie zarówno teorii uczuć moralnych, ale też badań nad naturą i przyczynami bogactwa narodów oraz stałe powracanie do tych lektur ukazuje wagę, ale i aktualność rozważań dokonanych przez Smitha. Koncepcja uczuć moralnych pozwala na nowe spojrzenie nie tylko na istotne czynniki kształtujące działalność gospodarczą, ale również na problemy, jakie rodzą uczucia moralne. Nie tylko cennym jest odsłonięcie mechanizmów formułowania niepisanych praktyk w sensie obyczajowym, a mianowicie tego, co uchodzi, jest dozwolone, co jest oceniane jako moralne, a co nie, ale również niezaprzeczalnym wkładem Smitha w rozwój etyki życia gospodarczego jest ukazanie jednego z podstawowych problemów kapitalizmu, a mianowicie by miłość własna inspirująca działania w interesie własnym realizowała się w wyznaczonych przez wspólnotę granicach. Analiza bowiem uczucia sympatii oraz przemyślenie jej roli jako regulatora zachowań w sferze społecznej i gospodarczej ujawniła fenomen samolubstwa, w tym jego zgubności dla życia społeczno-gospodarczego, czyli jeden z podstawowych problemów, którym zajmuje się współczesna etyka gospodarcza. Bardzo dziękuję.